Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z naszym specjalnym korespondentem w Vancouver, Leszkiem Szostakiem. Witaj Leszku, szczęść Boże. Cześć Boże, witam serdecznie wszystkich ze słonecznego Vancouver. Dzisiaj mamy tutaj lato. No, u nas już słońce zaszło, ale lata nie było, bo dzisiaj było plus 1, plus 2 stopnie. I tak raczej chłodnawo. No widzisz, no właśnie, właśnie. U nas chłodnawo, a u was już atmosfera gorąca i przedwyborcza, bo rozumiem, że cała Ameryka Północna, nie tylko Kanada, ale i Stany Zjednoczone szykują się do tegorocznej elekcji, do wyborów i prezydenckich, i jakichkolwiek innych. Jakie tam są przewidywania? Co ważnego masz do zakomunikowania zza wielkiej wody dla Polaków w centrum Europy? Czy może do samego tematu wyborów w Ameryce przejdę troszeczkę później, w drugim akapicie, że tak powiem. Zacznę od takich ciekawych spraw dotyczących Kanady, bo Kanada jest, jak wspomniałem przed programem, troszkę takim nudnym tematem. Tu rzeczy dzieją się raczej powoli, troszkę jak walec. Ci, którzy siedzą tutaj w tym kraju, wiedzą, że w zasadzie jest nudno, ale niestety dość smutno. 1 kwietnia wchodzi tutaj w Kanadzie kolejny podatek węglowy o kolejne 23%. Ma się to jeszcze powtórzyć 4 razy w przeciągu 5 lat. I tutaj, żeby rozbawić troszeczkę naszych widzów w Polsce, którzy uważają, że Polska jest krajem biednym, 2 miliony Kanadyjczyków rocznie odwiedza tak zwane banki żywności, tak zwane food banks, gdzie dostają na przykład zupę, kanapkę. 1/3 takich miejsc musiała im odmówić pomocy w zeszłym roku z braku środków finansowych. To są też instytucje, które w dużej części opierają się na donowaniu, więc ludzie przynoszą żywność taką, która się nie psuje, na przykład do kościołów, wystawiają ją przed sklepami, w supermarketach i tak dalej. Po prostu nie ma pieniędzy. Rząd w dużej stopniu przestał sponsorować takie działalności, a na Facebooku, i to rzeczywiście szokuje widzów, powstała grupa, która już ma 8 tysięcy subskrybentów pod tytułem Przeszukiwanie śmietników, gdzie ludzie dzielą się wskazówkami, jak można jeść skutecznie ze śmietników. Tutaj na nich się mówi dump divers, tacy, którzy tam wchodzą, czasem tylko nogi wystają i wyciągają różne dobroci. Może to nie jest śmieszne, to jest tragiczne w kraju, który jest w siódemce najbogatszych krajów świata. Zważywszy na to, że ta szaleńcza polityka klimatyczna jest związana z wycofaniem paliw kopalnianych, która zdecydowanie bankrutuje Kanadę. Kanada, przypominam, jest trzecim najbogatszym w zasoby ropy naftowej krajem na świecie. Pierwszy kraj, dla tych, którzy nie wiedzą, jest Wenezuela, drugi jest Arabia Saudyjska, a Kanada jest już trzecia. No ale Trudeau skutecznie próbuje pozbawić, tu głównie chodzi oczywiście o Albertę, eksploatacji tych surowców. Iran, dla porównania, który jest poniżej Kanady, za litr benzyny płacimy 10, tam 10 do 15 centów. W Kanadzie jest to około 2 dolarów kanadyjskich, przynajmniej tutaj w brytyjskiej Kolumbii. Także ta zielona agenda stała się głównym celem politycznym Trudeau, który, jeśli dzisiaj byłyby wybory, już mamy takie nieoficjalne dane, przegrałby je na 95%. Jego jedynym kontrkandydatem jest Pierre Poilievre, który jest konserwatystą, takim oczywiście można powiedzieć absolwentem szkoły globalistów, ale jest gładki, fajnie mówi i ma żonę Wenezuelkę, zresztą bardzo ładną, co pomaga mu w kampanii, bo jest bardzo elokwentna. Także Trudeau to już kompletnie jest skompromitowany. Nie zapominajmy, że gdyby wygrał te wybory, które są w przyszłym roku, to byłaby jego trzecia kadencja. Tu się będziemy później śmiali troszkę z wyborów w Rosji. Natomiast mamy tutaj Kanadę i Trudeau już jest w tej chwili premierem prawie 9 lat i gdyby wygrał w przyszłym roku, co jest raczej mało prawdopodobne, mam nadzieję, to byłby premierem na 15 lat, jeśli by go ktoś nie odwołał, w sensie jakiegoś tam wotum nieufności. Także to musimy daleko szukać. Ostatnio pojawiła się autobiografia jego żony, byłej, przepraszam, żony, która go olała, w której również trochę tam wyśmiewa się z niego. Także facet jest skończony nie tylko politycznie, ale też na
na tym polu, jest człowiekiem, którego wszyscy wyśmiewają, co w Kanadzie jest rzeczą dość nową. Oczywiście zaczęło się po proteście kierowców ciężarówek. W efekcie tej całej idiotycznej polityki zielonej Meksyk wyprzedził Kanadę jako największy partner handlowy Stanów Zjednoczonych. Kanada jest w tej chwili jeden z najdroższych krajów, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. Tutaj płacimy gigantyczne haracze biurokratyczne, na przykład podatek korporacyjny. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że masz korporację, korporacja zrobiła profit, ten profit jest opodatkowany 20% i potem jeśli wypłacisz ten profit już, czyli pieniądze czysto po opodatkowaniu personalnie jako tak zwany shareholder, płacisz następne 50-60%, czyli netto podatek z biznesu jest prawie 80%. Nic dziwnego, że oczywiście najchętniej ludzie tak w Norwegii czy gdzieś tam zeszliby do podziemia. Stąd oczywiście jest trend, żeby wprowadzać cyfrowe waluty. I teraz takie już ostatnie ciekawostki o Kanadzie. Ustawa C83, numer nie ma znaczenia, natomiast nazywa się to catch and release. To chodzi o walkę z elementem kryminalnym. Tu Vancouver szczególnie jest bardzo charakterystyczny, bo takie miasto pocztówka. Mamy 40 kryminalistów w Vancouver, którzy jest odpowiedzialnych za 6 tysięcy aresztowań rocznie, czyli średnio 150 aresztowań na jednego kryminalistę. Tu policja ma takie motto, to się mówi FIDO. FIDO to jest taka też sieć telefoniczna, też nazywa się to, nazwa chyba pies. Forget it, drive on, a muszę to powiedzieć w oryginale, czyli fuck it, drive on, czyli pieprz to, jedź dalej. Polega to na tym, że policja jedzie sobie przez downtown Vancouver, tak zwaną east side, czyli wschodnią stronę, gdzie zbierają się ci wszyscy, żyją, koczują, bezdomni, w namiotach często, czasem na ulicy po prostu, i widzą ich w trakcie popełnienia przestępstwa i policja ich nie zatrzymuje, dlatego że nawet jeśli ich aresztują, oczywiście większość z nich jest zadragowana, ma często igły, jest to niebezpieczny proces, igły oczywiście zakażone HIV-em i tak dalej. W momencie, kiedy przywożą ich na posterunek policji, zanim jeszcze ich wypełnią całą tą robotę papierową, to policja już ich wypuszcza na ulicę, w związku z czym nie ma kompletnie sensu ich aresztowanie. Także jest taki właśnie proces demoralizacji policji. 90% zresztą środków finansowych policji w Vancouver jest przeznaczone na jedną praktycznie dzielnicę. Drugi problem w Kanadzie to jest porty kontenerowe. Mamy takie główne dwa, jeden w Vancouver, drugi w Montrealu. Tylko 1% kontenerów jest sprawdzane. W Montrealu na przykład na 500 tysięcy kontenerów jest tylko 5 inspektorów. Nic dziwnego, że Kanada staje się głównym celem dla przemytu narkotyków i nielegalnej broni, a trudno chce odebrać nam, właścicielom legalnym broni, gdzie mamy licencje i tak dalej. Natomiast najwięcej przestępstw, oczywiście wszystkie przestępstwa są wykonywane z użyciem broni nielegalnej. W Montrealu jest mały parking na tak zwane samochody, które są z przemytu, więc jest ich tak mało tam, ponieważ parking jest malutki, że 95% samochodów, pomimo tego, że są potwierdzone jako kradzione, jest dalej puszczane dalej, opuszczają Kanadę. W zeszłym roku w Vancouver zanotowano kilkaset milionów dolarów szkód związanych z wandalizmem, głównie spowodowanym przez bezdomnych i narkomanów. Tutaj przypominam, w Kanadzie marihuana jest legalna, a w Vancouver wprowadzono nawet dopuszczenie tak zwanych hardkorowych narkotyków, takich jak heroina, do jednego chyba grama można je mieć dla siebie, jeśli to nie jest do sprzedaży. Teraz Izba Lekarska, i tutaj wchodzę na temat jeszcze skandemiczny, rozesłała, i to jest potwierdzone, był wywiad z lekarzem przez Lauren Tyler Thompson, taką, która zresztą zacząłem z nią swoje pseudodziennikarstwo, potwierdził, że lekarze familijni dostali listy z tej izby lekarskiej, których potwierdzono, że izba lekarska pracuje nad ustaleniami, aby w przyszłości pacjenci odmawiający przyjęcia produktów mRNA, z którymi mieliśmy przyjemność mieć kontakt, byli traktowani jako psychicznie chorzy i poddawani leczeniu psychiatrycznemu. Czyli nie wiem, czy to wiąże się z zamknięciem w instytucjach, czy poddawaniem leków i tak dalej. Także tutaj, jeżeli się o tym mówi już w taki sposób, możemy się domyślać, że coś tam się gotuje.
Ciekawa rzecz w temacie Gazy. Lider socjalistycznej partii NDP z turbanem Singh proponuje, aby w parlamencie przegłosowano uchwałę o uznaniu państwa palestyńskiego. Wiemy, że Kanada była bardzo aktywna, praktycznie jeśli chodzi o postawę, jeśli chodzi o wojnę ukraińską, jest repliką tego, co Polska. Polska, można powiedzieć, jest repliką Kanady. No, oczywiście Polska jest bardziej aktywna, bo jesteśmy państwem frontowym. W cudzysłowie oczywiście i z sarkazmem to mówię. Natomiast jeśli chodzi o stosunek do wojny w Palestynie czy w Gazie, tutaj Kanada jest troszeczkę na rozdrożu. W Polsce się w ogóle o tej wojnie nie mówi, z tego co się zorientowałem. Natomiast tu liberałowie są pod wpływem mniejszości arabskiej, tak jak i w Stanach. W związku z czym jest duża presja, żeby no, coś z tą wojną zrobić. Kanada wysyłała część broni do Izraela i to oczywiście wyzwalało pewne opory w proarabskim lobby. Mamy dwie takie, trzy ustawy ciekawe, które są niektóre już chyba częściowo przepchnięte przez parlament. Jedna ustawa 63 o tak zwanych szkodach w internecie. Głównie chodzi o tak zwaną eksploatację seksualną i przemoc, o dzieci chodzi, ale tak naprawdę chodzi o zaszyfrowanie banu na wolne media pod pretekstem mowy nienawiści i ekstremizmu. Czyli na przykład, jeżeli będziemy krytykowali postawę Izraela, atak na Gazę i tak dalej, to mogą nas zaszeregować jako kryminalistów. Druga ustawa 367, która mówi o antysemityzmie, znowu powiązany temat, aczkolwiek sprowokowana ostatnią wojną oczywiście w Gazie, i protestami. W Kanadzie bardzo aktywne były protesty, szczególnie w Toronto, przeciwko wspieraniu Izraela. Także ta ustawa pod pretekstem walki z antysemityzmem ma wyeliminować wyjątek tak zwany religijny, czyli krytykowanie spraw światopoglądowych. Tu chodzi o de facto o przygotowanie pod legislację, żeby zbanować krytykę LGBTQ i transgenderyzm. I ostatnia ustawa, i to jest w ogóle hit, aczkolwiek w tym kraju nic nie jest już odkrywcze, ustawa o promocji paliw kopalnianych, czyli kryminalizację promowania produkcji, sprzedawania i używania paliw kopalnianych, takich właśnie jak ropa czy gaz. Wiemy, że gaz w 2040 roku chyba w Unii Europejskiej ma być kompletnie wyeliminowany. Tu w Kanadzie mają wprowadzić karę grzywny i więzienia dla biznesów, jak również mediów, które propagują te paliwa kopalniane, jak również używanie ich. Tak? To również dotyczy nie tylko producentów, ale też na przykład sprzedawców pieców gazowych w przyszłości. Kary więzienia, nie wiem, czy dożywotnie, grzywny do 1,5 miliona, 6% chyba dla tych, którzy reklamują. I teraz przechodzę do Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj oczywiście sytuację wyborczą, prawybory tak zwane. Trump domknął wymagane minimum 1215 delegatów w prawyborach. Jeszcze tam zostało 4 miesiące, prawie 3,5 miesiąca tych prawyborów, ale już w zasadzie bez znaczenia. No ale tam jeszcze ileś stanów będzie głosować. Biden oczywiście bez konkurencji, tam miał dwóch czy trzech kandydatów, ale tam zyskali chyba trzy czy cztery czy pięć głosów elektoratu. Jeden niezależny kandydat, Robert Kennedy Jr., który jeszcze nie startuje w tym wszystkim, bo tylko będzie startował w tak zwanych wyborach generalnych, ma około 20 parę procent poparcia, szczególnie wśród tak zwanych kandydatów, przepraszam, elektoratu niezdecydowanego, które oczywiście odeszło od Bidena, no i w części tych, którzy nie utożsamiają się z demokratami, ale też nienawidzą Trumpa. Także będzie to zdecydowanie duży element wyborczy. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Oczywiście Trump walczy z procesami karnymi. Ostatnio wygrał w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Walczył z wyrokiem stanu, najwyższego stanu Georgia, przepraszam, Colorado, gdzie chciano go pozbawić z możliwości nawet bycia na kartach wyborczych. W międzyczasie tam się toczą inne sprawy w stanie Nowy Jork, nie będę tego wymieniał. W sumie na nim tam ciąży 97 różnych oskarżeń plus sprawy cywilne, setki milionów dolarów, kary grzywny w Nowym Jorku, zakaz prowadzenia biznesu,
za zawyżenie wartości swoich aktywów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście chodzi o to, żeby wrzucić w niego tak zwany przysłowiowy zlew i sparaliżować jego możliwość i działalność kampanijną. Natomiast im bardziej z nim walczą, tym bardziej zyskuje w opinii publicznej. Wiemy, że w tej chwili praktycznie wygrywa we wszystkich stanach. Natomiast ostatnio w stanie Ohio, stan Ohio zdaje się będzie głosował w prawyborach dzisiaj, powiedział coś na ten temat, że jeśli nie wygra, to dojdzie do masakry. Oczywiście liberalne media podjęły to i komentują, że jest to kolejne nawołanie do insurekcji. Jeden z oskarżeń, które Trump w tej chwili ma w stanie Nowy Jork i również właśnie w stanie Georgia. Natomiast Trump tłumaczy się, to nie chodzi o to, chodzi o to, że będzie to masakra dla między innymi głównie biznesu. Natomiast Biden miał, doszło do ujawnienia tak zwanego raportu specjalnego oskarżyciela Roberta Hur, który badał, czy Biden dopełnił przestępstwa dotyczącego posiadania dokumentów tajnych, które wyniósł jako wiceprezydent, ale też i wcześniej jako senator. Oczywiście ewidentnie popełnił to przestępstwo, dokumenty były nieodtajnione, nie miał zresztą takich przywilejów. Trump równolegle takie dokumenty również wyniósł i przeniósł do Mar-a-Lago na Florydę. Natomiast Trump jako były prezydent w ostatnim dniu prezydentury miał taką zdolność konstytucyjną, ale oczywiście jest skarżony, że były nieprawidłowo przechowywane, że opowiedział o treści tych dokumentów komuś. Także mamy oczywiście tu podwójny standard prawny. Oskarżyciel, który badał, że tak powiem, tą całą sprawę, na koniec oświadczył, oczywiście pod presją demokratów, że Biden nie może być stawiony przed sądem, w sensie nie może być tak czy inaczej, być prezydentem, ale w sensie, że mógł być na przykład impeached, jak to się mówi, ponieważ ma sobą pamięć i ma pomniejszoną sprawność umysłową, czyli jednym słowem jest w pewnym sensie niepoczytalny, żeby odpowiadać za swoje czyny, ma rzeczywiście zaniki pamięci, nie pamięta co, gdzie, jak. Dokumenty były przetrzymywane w jego garażu w Delaware, przy jego słynnej korwecie, w jego biurze, w Chinatown. Dostęp do tych dokumentów mieli cywile, jego pracownicy, ogrodnik, jego syn Hunter, który wiadomo jest powiązany z biznesami z Chinami, więc mógł te dokumenty ujawnić, sprzedać, a za co wiadomo dostawali pieniądze. Ukraina oczywiście. Żadnych oskarżeń w stosunku do Bidena pod pretekstem, że no nie jest do końca poczytalny. Ale pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych jest zapis w Konstytucji, że prezydent, który jest niepoczytalny psychicznie albo niezdolny fizycznie, może być odsunięty od władzy. W związku z czym mamy, że tak powiem, z jednej strony działa to na jego korzyść, że nie można mu nic zrobić, no bo nie można go oskarżyć, a z drugiej strony nie można go odsunąć od władzy, no bo nie jest na tyle chory psychicznie, że w sumie nie może być prezydentem. Także tutaj, gdyby to był Trump, a w stosunku do niego również były takie zarzuty, że jest niepoczytalny psychicznie, kiedy był jeszcze prezydentem, no bo ponieważ był dla nich bardzo niebezpieczny. Także tutaj, jeśli chodzi o wybory, gdyby dzisiaj były wybory, Trump generalnie technicznie mógłby wygrać, ale nie zapominajmy, że wybory będą sfałszowane, ponieważ w Stanach Zjednoczonych 21 stanów w tej chwili ma przepisy, że można głosować bez ważnego dowodu tożsamości albo z dowodem tożsamości bez zdjęcia. W związku z czym wybory zdecydowanie będą szły w tym kierunku. Nie zapominajmy o 10 milionach nielegalnych imigrantów, którzy weszli do Stanów Zjednoczonych dzięki Bidenowi. To tyle o prawyborach, natomiast będąc jeszcze w temacie amerykańskim, Victoria Nuland rezygnuje z jakiejś tam swojej funkcji. Kiedyś była oczywiście sekretarzem stanu, odpowiedzialna, jak wiemy, za Majdan, 14 rok, Żydówka, która maczała palce i jest współodpowiedzialna za to no, ludobójstwo na Ukrainie, no i również za śmierć wielu rosyjskich żołnierzy, którzy zostali na tą wojnę wbrew pewnie w swojej woli wciągnięci. I w zasadzie to tyle. Jedyny temat ze Stanów Zjednoczonych mam jeszcze postawę demokratów wobec Izraela. Chuck Schumer, przywódca, że tak powiem, demokratów, wzywa Netanyahu do rezygnacji. I mówi, że jego rola się zużyła, że już jest nieskuteczny, najwyższy czas na zmianę władzy. Chodzi oczywiście o konflikt, wojnę w Gazie. Wzywa jego dymisję oczywiście w protest i demokratów, i republikanów, ponieważ uważają, że Netanyahu jest święty i powinien być chroniony.
Nie ma oczywiście mowy o żadnym ludobójstwie. No i chyba ostatnia rzecz, kłopoty Boeinga. Tak zwany sygnalista Burnett chyba się nazywa, popełnił samobójstwo, pracował dla Boeinga do 17 roku, a zaczął mówić o problemach z konstrukcją, z nadzorem technicznym. Wiemy, że Boeing w przeciągu ostatniego tygodnia miał chyba 5 awarii, odpadające koła, wypadające panele, lądowania awaryjne między Australią a Nową Zelandią, niedokręcane śruby, cała masa problemów. Wiemy, że parę lat temu dwa modele Boeinga Maxy spadły, jeden na Alaskę, błędy z konstrukcją silników i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że bezpośrednią konkurencją Boeinga jest Eurobus, który do tej pory jest, można powiedzieć, idealny. Natomiast Boeing jest, jak to mówi, mówi się, za dużą firmą, żeby upadła, tak jak te banki w 2008 roku, ponieważ jest powiązana również w bardzo dużym stopniu z przemysłem militarnym, z NASA, i wiadomo, że za nim stoją akcjonariusze. A najbardziej tragiczne jest to, że FAA, czyli Federal Aviation Administration, organizacja czy instytucja, która reguluje ruch w przestworzach, że tak powiem, część ludzi, którzy zasiada w tej radzie, również zasiada w radzie nadzorczej Boeinga. W związku z czym jest policja, która nadzoruje policję, więc tutaj szanse na to, żeby cokolwiek, no ale muszą coś z tym zrobić, bo akcje Boeinga spadły o 25%. Wiadomo, że sygnalista nie popełnił samobójstwa, tylko mu w tym pomógł, no ktoś mu pomógł. Tak samo jak Epstein, który również musiał, że tak powiem, odejść. I ostatnia rzecz ze Stanów Zjednoczonych, no to mamy oczywiście wizytę Tuska i Dudy w Białym Domu 12 marca, tak zwany, ja to nazywam hołdem waszyngtońskim, tak zwany sukces dyplomacji polskiej, zakup sprzętu, zapożyczone pieniądze od banksterki na 2 miliardy dolarów. Prezydent i premier w tym samym momencie, wbrew protokołowi dyplomatycznemu, wiadomo, że prezydent podejmuje prezydenta. Jest to moim zdaniem znak, że Tusk jest promowany jako zdecydowanie przywódca nie tylko Polski, ale też i prawdopodobnie obok von der Leyen Unii Europejskiej. Chodzi o posłuszeństwo, promowanie NATO, wojny na Ukrainie. Natomiast był to cyrk. Polska jest oczywiście krajem niepoważnym. Biden, który nie jest uznawany za lidera Stanów Zjednoczonych, wszyscy uważają słusznie, że jest ma Alzheimera. Panowie przyjeżdżają i uważają, że to był ich wielki sukces dyplomatyczny. Chyba 50 ambasadorów polskich odwołanych przez nowy nierząd w tej chwili, na co prezydent zdaje się ma się zgodzić. Natomiast najbardziej tragiczne jest to, że Polacy zadłużają się po uszy, wydają prawie 4% produktu brutto, natomiast Unia Europejska przyznała 500 milionów euro z KO na dozbrojenie, z czego Polska dostaje 2, a Niemcy 100. Także dalej będziemy pożyczać, dalej będziemy kupować, nie będziemy produkować własnego sprzętu. No i oczywiście będziemy zmierzać się z naszym wrogiem, najbardziej niebezpiecznym wrogiem, bo przecież Rosja nie ma równego. Nie sądzę, że ani Stany, ani Chiny nie życzyłyby sobie wojny z Rosją. Natomiast marszałek Hołownia, co rozbawiło mnie do bólu, powiedział, zdaje się, jego żona ma jakiś związek z, nie wiem, żołnierzem zawodowym, że jeśli trzeba będzie pójść na wojnę, no najpierw pójdzie żona, a on dopiero później w razie czego. Także tutaj Hołownia. A Sikorski potwierdził na takim konferencji wstąpienia Polski do NATO, zdaje się, że pobór do służby zawodowej nie został zlikwidowany, tylko zawieszony, co potwierdził Kosiniak-Kamysz. I Sikorski zwrócił się do publiczności, w pierwszym szeregu siedział właśnie Hołownia i powiedział, więc mamy równouprawnienie, w związku z czym rozumiem, że kobiety również będą w tym poborze. Także tutaj ostrzeżenie dla kobiet, nie cieszcie się, nie promujcie wojny, bo same będziecie. Żona Hołowni to lata na Migu. O. Była pilotem Miga, chyba 29.
ale od pół roku nie ma już pracy, bo wszystkie migi oddali Ukraińcom. Czyli żona chłowni została bez swojego sprzętu, na którym latała, a jest już, mówiąc brzydko, nie mówi się o wieku kobiet, ale podobno jest za stara, żeby się przekwalifikować na F-16, więc ma pewien problem. No ale to z tego wynika, że ona ma więcej testosteronu niż jej mąż, także tutaj. No. Może już, żeby faktycznie ten program zamknąć w krótszym formacie, tylko chcę powiedzieć o listu Polonii, która oczywiście zaprotestowała. No nie wiem, czy oczywiście, ale jest to bardzo, bardzo fajne. Zaprotestowała w wspieraniu wojny na Ukrainie. Mam taki cytat, że wielu członków Polonii jest głęboko przekonanych, że NATO powinno pozostać sojuszem obronnym, a nie instrumentem realizacji ambicji geopolitycznych dominujących członków sojuszu. Polska nie może dać się wciągnąć lub być zmuszona do militarnego zaangażowania poza granicami Polski, chyba że najpierw sama zostanie zaatakowana. I konsekwencja eskalacji konfliktu, za którą opowiadają się i do której dążą niektórzy przywódcy europejscy, mogą mieć bardzo tragiczne skutki dla Polski i świata. Wzywamy polskich polityków, aby powstrzymywali się od obraźliwych, retorycznych ekscesów i pustych gróźb. Tu chodzi o Hołownię oczywiście, które ilustrują niestety wyłącznie ich niemożność realistycznej oceny rzeczywistych możliwości Polski w sytuacji faktycznej konfrontacji militarnej. I ostatni apel. Apelujemy do przywódców Polski, aby dołączyli do tych przywódców europejskich, którzy wzywają do pokojowego rozwiązania tego konfliktu. Piękna sprawa. List podpisany przez kierownictwo Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Strategicznej, Kongres Polonii Amerykańskiej, Kalifornii oraz New Jersey i przedstawicieli Związku Narodowego Polskiego w stanie Nowy Jork. Tam były też osoby świata biznesu, nauki, prawników i dziennikarzy. Także to jest bardzo ważne. Ważne też dla Trumpa, bo ta Polonia na 90% będzie również głosowała na Trumpa, który z tej wojny chce się wypisać. No i ostatni temat, który nam chyba został, to jest Rosja. Wybory. Nie słyszymy ciebie. No ale ja cię słyszę doskonale i jesteśmy zaskoczeni, że prezydent Władimir Władimirowicz Putin dostał prawie 88% głosów. Też jesteś zaskoczony, bo ja bardzo. Tak, oczywiście śmiejemy się, bo jak przed programem rozmawialiśmy, wiarygodność wyborów w Rosji jest dużo większa niż w Stanach Zjednoczonych i w Polsce prezydenckiej. 88%, frekwencja największa od 1991 roku, czyli to wskazuje na to, że rzeczywiście Putin no, jest już carem, car bardziej adekwatny niż król. Piąta kadencja, przeżył wszystkich prezydentów amerykańskich, 3 dni wyborów, 7 stref czasowych, różne akty dywersji, wlewana farba do urn wyborczych. Pamiętamy, że niektóre okręgi potencjalnie były atakowane, były protesty, były też protesty w Stanach Zjednoczonych oczywiście i w Europie, jakieś happeningi typu Putin zakrwawiony w wannie i tak dalej, wdowa po Nawalnym. Cały ten cyrk oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Każdy dzień wojny na Ukrainie, każdy dzień sankcji wobec Rosji wzmacnia pozycję Putina. Troszkę tak jak z Trumpem w Stanach Zjednoczonych, że im większy atak, tym większa hipokryzja wyeksponowana. Także no, wygląda na to, że Putin umrze na stanowisku. Najprawdopodobniej nie w akcie zamachu, ponieważ ma bardzo dobrą ochronę. Aczkolwiek taką ochronę również miał Saddam Hussein i Kaddafi, także różnie może być, no ale płaci pewnie swoim ochroniarzom dobrze, ma swoją gwardię, najlepszych ochroniarzy na świecie, także prawdopodobnie A będzie może królował. najlepsze ochroniarki? Też i wiesz, puściłem ostatnio na YouTubie wszystkie kobiety Putina. Okazuje się, że jest to niezły kogucik i te kobiety z jego życia są dość młode. Ma wiele dzieci, o których ludzie nie wiedzą. Niektóre kobiety mieszkają w Europie, bardzo bogato wyposażone. Oczywiście Putin jest jednym z najbogatszych ludzi świata, porównywany prawie do jakichś tam szejków. Natomiast, no, nie wiem, czy mu zazdrościć, czy gratulować. Facet jeździ konno, strzela, uprawia judo, prowadzi bogate życie romantyczne, mówiąc delikatnie. Także tutaj porównajmy to do Bidena, porównajmy to do Dudy.
Tutaj zdecydowanie mamy do czynienia z człowiekiem na fali. Dodajmy do tego BRICS, potęgę militarną, potęgę ekonomiczną, wzmocnienie ekonomii, sankcje tylko mu pomogły. Rosja coraz bardziej staje się niezależna, jeśli chodzi o Zachód. No i być może Putin już przestanie pukać do drzwi Zachodu o przyjęcie tego klubu. Wiadomo, że został oszukiwany i przez Busha, i przez Clintona. Być może już się wyleczył z kompleksu Zachodu. Tak i Polacy powinni wyleczyć się z kompleksu Zachodu, zacząć patrzeć nie na wschód w sensie, że to jest jakaś tam nasza nadzieja cywilizacyjna, tylko że po prostu Zachód nas nie potrzebuje. Zachód nas tylko wykorzystuje, jesteśmy zawsze trzecimi obywatelami. Amen. Tak szybko skończyłeś, no przed czasem, 3 minuty przed czasem, no. Chcę, żebyś miał czas na wypromowanie swoich produktów. O, właśnie, właśnie. No ja myślę, że to jest ważna wiadomość. 88% w wyborach, to myślę, że Biden będzie miał trochę gorszy wynik. No zdecydowanie, natomiast no, tam stoją na głowie w tej chwili, żeby go utrzymać, trochę jak Breżniew, nie? Takie podnoszenie ręki. Także Biden wystąpił przy tak zwanym State of the Union Address, czyli taka orędzie. Putin też miał swoje orędzie i później miał też wywiady różne, nie tylko z Tuckerem przecież. No i zdecydowanie facet jest bystry i mówi z pamięci i tak dalej. No Biden tutaj był nas zadragowany, dali mu jakieś, nie wiem, sterydy czy coś tam. Jeszcze na drugi dzień wystąpił i też rzeczywiście był taki nakręcony, ale to mówią, że to był jeden z najgorszych wystąpień prezydenckich w historii Ameryki, dlatego że po prostu facet krzyczał, to był tak zwany angry old man, jak to mówią, old yeller, stary, wściekły człowiek, który po prostu wykrzykiwał, no i zaczął oczywiście od potępienia Rosji i nazwania Trumpa, czy wyzwania Trumpa, że jest zagrożeniem dla amerykańskiej demokracji. Nic pozytywnego w tym jego orędziu nie było, także bardzo pesymistyczny to był obraz i tylko i wyłącznie wzmocnił Trumpa. No i tym optymistycznym akcentem myślę, że skończymy zasadniczą część naszej rozmowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Leszek Szostak. Dziękuję Ci bardzo, Leszku. Również serdecznie pozdrawiam. I wesołych świąt! No właśnie, wesołych świąt, bo my tu rozmawiamy o wyborach w Ameryce, o nadchodzących, o wyborach w Rosji, które się odbyły kilkanaście godzin temu, a tak naprawdę nasz podstawowy wybór, to znaczy zmartwychwstanie Pana Jezusa już wielkimi krokami za niecałe 2 tygodnie się zbliża. Bardzo, bardzo dobrze, że tak to ująłeś. Zdecydowanie. To jest decyzja życia i mówmy, śmierci. Mówmy o rzeczach poważnych i istotnych, a nie o tej całej szopce. To jest generalnie szopka i to bynajmniej nie bożonarodzeniowa. Temat zastępczy, destrukcja. Tak jest. Dziękuję Ci, Leszku. Zachęcam Państwa do oglądania naszych programów. Nasze programy są zarówno na YouTubie, na 2 kanałach, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK, a także na Odyseję. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, darowizny na Centrum Edukacyjne Polska. Można wpłacać na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Można też nas wspomóc 1,5% podatku rocznego. Jak to zrobić, to wszystko w opisie do filmu znajdą Państwo. No i oczywiście zachęcam do zaglądania na naszą stronę naszej księgarni internetowej. Księgarnia się nazywa CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska w skrócie. cep-sklep.pl, a w niej wiele książek, zarówno wydanych przez nasze wydawnictwo, tam są 2 serie, Jedynie prawda jest ciekawa, a także Gorące tematy, a także książki innych autorów i innych wydawnictw, które polecam. Wszystko do nabycia na cep-sklep.pl. Z innych wydawnictw polecam zwłaszcza książkę pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, Polska czy Ukropolin, z bardzo znamiennym podtytułem, czyli Polska Palestyną Europy. Bo tak naprawdę to nam grozi, że Polska będzie Palestyną, będzie drugą strefą Gazy. Te i inne książki wszystkie do nabycia w cep-sklep.pl. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Panem Bogiem.